Siemanko, dzisiaj otwieramy paczkę 25 razy 82 plus w ciemno. Ale najpierw zagrajmy sobie mecz w Division Rivals. Tak się prezentuje mój składzik, uzupełniamy sobie kontrakty. Myślę, że jest to jeden z ostatnich meczy tego składu, ponieważ będziemy mieć pika, ikonę i większość z tych kart jednak będzie przepalona. Dobra, to ja szukam rywala i widzimy się. Zmieniłem sobie trochę stroje. No i tamte już nie pasowały. Herb też chyba. O kurde, to jest przepotężny skład. Przypominam, to jest piąta liga. Piąta liga i taki skład. Wow, naprawdę. Oby nie potrafił grać. Oby nie potrafił grać. Przypominam, ja mam skład, który nie ma co z grania. Najdroższą kartą jest Haaland. Dobra, teraz farcik. To był zdecydowanie fart. O Jezu, Haaland! Hochland! Co ty żeś odwalił, chłopie? Pięknie, Haaland! Mamy to! Pierwsza brameczka! Hochlanda naszego. Pięknie, Hochland. Mam regeszony, jest mój Marek na razie. Jednak nie zgaszony do końca, niestety. Pięknie, Haaland. Goście, to jest twój mecz. Hochland, druga brameczka, ładnie. No tutaj porobił Hochland nasz. Nie ma gola? Wow. Nie wiem, chyba nic nawet nie mogę na to poradzić, niestety. Nie no, piękna piłka Pawełka. Teraz, żeby tylko to wykorzystać. Co jest? Co jest grane? Dobrze, walka. Jest, Paweł, mamy to, mamy Pawełku ty. Oto, mamy wina, zarąbiście. Niesamowicie trudny mecz. Gościu nie był jakiś super. Karty jednak mu, chociaż mając taki skład i takie karty, no czegoś się jednak powinno od nich wymagać. Dobra, to ja zapraszam was do paczek za Squad Battles. Dobra, i odbieramy nagrody za Squad Battles. Była, uwaga, ranga. Elita 3, więc jest git. Spoko, fajne paczuszki. Grałem Icon Swapy i trochę później sobie dobiłem, żeby były lepsze paczki. Bo będziemy robić pika z ikoną. Złota paczka zawodników premium. Coś wpadnie. Zobaczymy. I bez walkoutu, chyba bez ekranów nawet. Słabo paczka. Liczę na chociaż jedne fajne ekrany dzisiaj. To by było naprawdę spoko. Dobra, kolejna paka. Zrobiłem jeszcze paczkę 8.3 plus, więc zobaczymy. I karta za Ligę Mistrzów, ale są ekrany, może jakieś 8.3, 8.4, 8.5. O, 8.1. Raczej jak średnio, dobra. Ale lecimy dalej. I no co, mega paczka, spójrzmy sobie mega paczuszkę, nie? I walkout, mamy walkout. I co to będzie, Niemcy? HPO? Nie wiem. O, Thomas... Jest, mamy walkout, ale super. Przyda się na pewno do tego. Do Icon Pika. Super, ale się cieszę, bez kitu. I dobra, no i teraz zrobimy sobie z takiego piłkarza 83+. I... Walkout. Walkout, jest! I... Niemiec? Bramkarz? Jest, Neuer, jest! Będzie Icon Pik za darmo, będzie. Ale super! Dobra, kozak. Paczkę będę otwierał tyłem do ekranu, a moja dziewczyna powie mi, czy jest walkout, jaka jest narodowość i jaka to jest pozycja. Co będzie? Oby był walkoutik, bo chcemy zrobić Icon Pika. Jest. Dobra, jaka narodowość? Nie, Belgia? Bramkarz? Real? Chyba?
No tak. Real? Czyli tak. O, Thibaut Courtois. Mogę się odwrócić? Już wyszedł? Tak. Tak? Ej, to git, to jest wysoki overall. Daj na chwilę. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. Powiedz mi, czy jest następny zawodnik powyżej 86? 86 albo więcej? No. Ilu? 89,1. A reszta? 85,4. Ej, ale całkiem? 89, 85, 84? Aha, to był ten. Okej. O kurde, jeszcze Varane w duplikacie. O ja pierdzielę. Nie, dobra, to jest zarąbista paczka, git. O kurde, ej, serio jest dobry. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy robić Icon Pika. Siemka.